Cześć siemaneczko, z tej strony Marcin, Gorilla Electronics. Mamy poniedziałek, fajny poniedziałek, o dziwo jest fajna pogoda, dawno nie było słoneczka w poniedziałek. Także dzisiaj jest, można powiedzieć, rewelacja pogodowa. Ale nie o pogodzie. Dzisiaj będziemy zwiększać moc w samochodzie Kia Sportage. To samochód z napędem na 4 koła i ze skrzynią automatyczną. Jednostka napędowa, jaka jest zamontowana pod maską, to słynne 2.0 CRDI z koncernu właśnie Kia, Hyundai, bo to w zasadzie to samo. 2.0 CRDI, mamy 130 koni w serii i 330 Nm ma ten silnik w serii. Teraz właśnie jedziemy mierzyć moc seryjną, zobaczymy, czy auto jest sprawne. Generalnie takie pierwsze odczucia to na pewno Kia Sportage właśnie tej generacji, to jest chyba drugiej generacji. Jeśli chodzi o środek, no to można powiedzieć, że rewelacja w porównaniu z poprzednikiem, bo poprzednik to tragedia. Wykończenie też jest w miarę ok. No jak w większości aut z tego segmentu i w tej kwocie, w tym zakresie cenowym, czy przedziale cenowym, kokpit mamy miękki, a boczki mamy twarde. Ale my tu twardości boczków sprawdzać nie będziemy, bo to nas mało co interesuje. Interesuje nas oczywiście moc tego pojazdu, także zaraz ją będziemy mierzyć. Jak wyjdzie seria, to będziemy robić modyfikacje. Po modyfikacji myślę, że tu wyjdzie około 170 do 180 koni i z 380 do 400 Nm powinno być tutaj w piecu po modyfikacji na Stage 1. I co jeszcze można tutaj powiedzieć? Diagnostycznie autko jest jak najbardziej ok, nie mamy błędów w sterowniku żadnych. Auto wydaje się być takie w miarę świeże. Przebieg mamy 207 tysięcy km. Co na ten silnik to nie jest jakiś groźny przebieg. Te silniki robią dużo większe przebiegi. Generalnie 2.0 CRDI z koncernu Kia. Bardzo dobry silnik, można powiedzieć, jeśli chodzi o diesle. Mało co się tutaj psuje, jeździ to, mało to pali. Jeśli chodzi o osiągi tej 136 w tej budzie z napędem na 4 koła i z tym automatem, no jak dla mnie słabo, nie? Dość słabo. Słabo to jedzie. Zobaczymy jak po mapie, no bo jeśli chodzi o osiągi teraz, to już mierzyłem czas właśnie 40-140, to mamy około 20 sekund. 20 sekund to jest generalnie w czasie 40-140. Zrobiliśmy już parę aut, także mamy takie jakby odczucie, ile to jest 20 sekund w przedziale 40-140 pomiar. Także 20 sekund, no to jest wieczność, nie? Generalnie to jest wieczność. Większość aut takich normalnych, jakieś, nie wiem, 2.0 TDI, 140-150 koni, robi ten czas w około 12 sekund, nie? To jest tak akceptowalnie, to już fajnie jeździ auto wtedy. Jak mamy 20 sekund, wieczność. Dobra, ja już kończę gadać. Jadymy mierzyć moc, zobaczymy ile wyjdzie i widzimy się za chwileczkę, jak już po prostu pomierzymy, zgramy softa, wystroimy wóz i pojedziemy znowu mierzyć po prostu moc, nie? Także w kontakcie. Wracamy sobie już z odcinka pomiarowego. Kia Sportage jest już wystrojona. Generalnie mieliśmy, jeśli chodzi o serię, to mieliśmy 132 konie i 351 Nm. A po mapie mamy 165 koni i 404 Nm. Czyli mamy o 33 konie więcej i 54 Nm więcej względem serii. W pikach momentów i mocy oczywiście. Zaraz jeszcze zobaczymy, jak to się przełoży nam na czasy. Generalnie auto, jeśli chodzi o to, jak się teraz je prowadzi, no to zdecydowanie lepiej niż wcześniej, z tego względu, że mamy tego momentu więcej w całym zakresie obrotowym i teraz ta masa, która jest w okolicach 1900 kg, nawet troszkę powyżej,
jest już w miarę napędzana, nie? W miarę się to odbija i można na przykład bezpiecznie wyprzedzić. A no, także to tyle, taki krótki vlog o Kia Sportage, który myślę tam w miarę pokazał Wam, co mniej więcej można w tego typu silnikach robić i jak to mniej więcej przyspiesza, nie? Takie auto z taką budową, z tym silnikiem w serii i po modyfikacji. Jeśli ten content się Wam podobał, ja będę bardzo wdzięczny za subika, lajkacza i możecie tam w dzwoneczka kliknąć, żeby wiedzieć o nowych filmach, które na bieżąco oczywiście wrzucamy, czy też staram się wrzucać na nasz kanał. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, hej!